Żeby zrobić zdjęcie, musimy najpierw zmierzyć czas, wykadrować, wyostrzyć i wreszcie nacisnąć spust migawki. Właśnie o tym pierwszym aspekcie, czyli o tym, jak zmierzyć czas i w jakim trybie robić to, żeby było to dla nas wygodne, pogadamy sobie w dzisiejszym odcinku. Moim głównym zadaniem jest opowiedzieć Wam o XT3 w taki sposób, żeby korzystało się Wam z niej prosto, łatwo i przyjemnie, ale to zadanie wcale nie jest proste. Jest to aparat, który tak naprawdę ma wyniesione wszystkie elementy sterujące na zewnątrz, więc macie wiele pokręteł, kilka przełączników, przyciski, klikalne pokrętła i jeszcze na dodatek ekran dotykowy, co może Was troszeczkę przerażać. Ale nie bójcie się, bo te wszystkie elementy możecie skonfigurować tak, jak chcecie. I moje zadanie to opowiedzieć Wam o tym, że istnieje taki wariant, taki wariant, taki wariant, a Wy już sobie wybierzecie, który dla Was jest najlepszy. Natomiast musimy tą wiedzę jakoś usystematyzować, żeby była łatwa do zrozumienia. Zacznijmy od tego, że tryby są cztery, jak we wszystkich aparatach, do jakich pewnie przywykliście. Macie tryb M manualny, gdzie sami decydujecie o czasie i wartości przysłony. Macie tryb P w pełni automatyczny, gdzie te wartości są wybierane za Was. Macie tryb A, czyli tryb preselekcji przysłony, gdzie decydujecie o jej wartości za pomocą takiego pierścienia, lub macie tryb S, czyli preselekcji czasu, gdzie to wartość przysłony jest wybierana dla Was automatycznie. I na tym mógłbym skończyć dzisiejszy wywód, bo o czym tu więcej gadać? Ano niestety, nie mogę. W Fujifilm istnieją dwa główne typy obiektywów. XC, takie prostsze, przeznaczone do niższych modeli, oraz XF, takie lepsze, doszczelnione bardzo często, które mają lepsze właściwości optyczne i są naturalnie droższe. O tych będziemy mówić przede wszystkim, bo ich jest najwięcej i są najbardziej popularne. One także mają własny pierścień do ustawiania wartości przysłony, więc decydują same o tym, ile światła przepuszczają do Waszej matrycy, natomiast korpus zajmuje się tylko i wyłącznie ustawieniami czasu i wartości ISO. I to pierwszy moment, kiedy Was niestety okłamałem. Bo generalnie tak jest, kiedy wyjmujecie aparat z pudełka. Ale to wcale nie oznacza, że tak być musi. Zanim zaczniemy kształtować rzeczywistość po swojemu, przyjdzie nam się zmierzyć z tą, która czeka nas po wyjęciu aparatu z pudełka. A na dzień dobry nie dowiemy się prawie niczego. Po pierwsze, nie będziemy widzieć zmian związanych z parametrami ekspozycji w wizjerze, a przecież po to są bezlusterkowce. Po drugie, nie widzimy także trybu pracy naszego aparatu, więc musimy się upewnić, że startujemy w tym samym punkcie. Na dzień dobry musicie wejść do menu, w podmenu konfiguruj, wybrać konfigurację ekranu i upewnić się, że opcja podgląd naświetlania i balansu bieli jest włączona. W tym momencie będziecie widzieć już w swoim wizjerze i na swoim ekranie LCD, jak ta ekspozycja będzie wyglądać finalnie. Po drugie, musicie się upewnić, że naturalny podgląd jest wyłączony. Ta opcja pozostawia co prawda podgląd naświetlania, ale zdejmuje finalny efekt, a bardzo często my fotografujemy w JPEG-ach, przynajmniej w przypadku Fuji, bo są bardzo dobre, więc lepiej widzieć ten efekt przed wykonaniem zdjęcia. Ostatnią rzeczą, jaka jest ważna, to abyście mieli w ustawieniach specjalnych wyświetlacza włączony po pierwsze histogram, a po drugie tryb fotografowania. To ta literka w dolnym lewym rogu, która mówi Wam o tym, w jakim trybie aktualnie się znajdujemy. Jeśli już sprawdzimy te parametry, przejdziemy sobie jeszcze do ustawienia przycisków, bo wspomniałem Wam, obiektyw ma swój pierścień, można go skonfigurować na dwa sposoby. Jeśli chcemy decydować o trybach, w tym podstawowym, to musi być w trybie auto. Dlatego przejdziemy sobie do ustawień pierścienia przysłony i sprawdzimy, czy na pewno mamy opcję auto. W takim przypadku możemy zająć się już przejściem pomiędzy poszczególnymi trybami, zaczynając od tego najbardziej oczywistego, czyli trybu manualnego. Jeśli mamy tryb manualny, za pomocą tego pokrętła możemy decydować o wartości czasu, a za pomocą pierścienia przysłony możemy decydować o wartości przysłony. Jest to dość naturalne. Natomiast na pokrętle możemy także wybrać dwie inne opcje. Tryb bulb to taki tryb, który jeśli przytrzymamy sobie
na chwilę spust migawki, to będzie naświetlał do momentu, kiedy ten spust nie zostanie zwolniony. Jeśli natomiast wybierzemy literkę T, to o wartości czasu możemy decydować za pomocą tylniego pokrętła i w mojej ocenie jest to o wiele wygodniejsze niż sterowanie samym pokrętłem. Jeśli chcemy przejść do trybu preselekcji przysłony i pozwolić aparatowi na wybranie czasu, to wystarczy przestawić go na literkę A, która znaczy auto. W tym momencie aparat sam dobiera sobie jasność, a my możemy jedynie podpowiedzieć mu, czy ta wartość nam odpowiada za pomocą pokrętła kompensacji ekspozycji. Tu warto wspomnieć, że to pokrętło pracuje w dwóch trybach. Jeśli ustawicie sobie go na C, to o wartości kompensacji możecie decydować za pomocą przedniego pokrętła, co w mojej ocenie również jest bardzo wygodne. Ja częściej używam tego trybu niż wyboru za pomocą samego pokrętła. Przejście do trybu w pełni automatycznego, czyli trybu P, dokonujemy za pomocą przestawienia pierścienia ostrości w pozycji auto. Na naszym wyświetlaczu pojawi się literka P. To, o czym warto tutaj wspomnieć, to po pierwsze działa nam również tryb kompensacji ekspozycji, a po drugie, jeśli ekspozycja nam odpowiada, ale z jakiegoś powodu nie odpowiada nam kombinacja parametrów, to za pomocą tylniego pokrętła możemy podpowiedzieć aparatowi, że chcemy zmienić ten program. No i to jest wygodne, jeśli na przykład ekspozycja nam pasuje, ale chcielibyśmy zamrozić ruch bądź ten ruch rozmyć. Wtedy możemy podpowiedzieć naszemu aparatowi o tym, żeby tą kombinację zmienił. Jeśli teraz zależy nam na preselekcji czasu, to musimy wybrać sobie czas z pozycji naszego pierścienia, a tryb na pierścieniu obiektywu zostawiamy w pozycji auto i możemy się cieszyć trybem S. To wszystkie tryby, jakie mamy w tym momencie do wyboru w naszym aparacie Fujifilm. W trzech z nich działa kompensacja ekspozycji, czyli w trybie preselekcji przysłony, w trybie preselekcji czasu i w trybie automatycznym. Warto też tutaj zapamiętać, że w trybie w pełni automatycznym możemy również przy pomocy tylniego pokrętła podpowiedzieć naszemu aparatowi, aby zmienił kombinację czasu i przysłony, która służy do osiągnięcia tej wybranej przez nas ekspozycji. Ps, ps. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że w Fuji prawie wszystko da się skonfigurować? Nie kłamałem. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze jedna ważna rzecz. Tylnie i przednie pokrętło. Musimy sobie je teraz skonfigurować i nie musimy chodzić po menu. Wystarczy, że je wciśniemy, trzymamy i już jesteśmy we właściwym miejscu. Tutaj możemy wybrać dla przedniego pokrętła trzy opcje. Ja ustawiam zawsze przysłona, kompensację ekspozycji i ISO, a na tylnym pokrętle zostawcie sobie zmianę programu. Tak będziemy mogli sterować i ustawiać ten aparat dokładnie w ten sam sposób. Ci, którzy cenią prostotę, mnie teraz trochę znielubią, bo powinienem wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja w przypadku obiektywów XC, czyli tych bez pierścienia przysłony, ale w zamian za to opowiem wam, jak z XF-a zrobić XC i jak za pomocą przedniego pokrętła sterować sobie przysłoną, co wydawało się przed chwilą niemożliwe. Wszystko zależy od tego, jak interpretowana jest opcja auto. Możemy poprosić nasz aparat, aby nie rozumiał jej jako tryb automatyczny, ale zrozumiał ją jako polecenie. I żeby to zrobić, wchodzimy sobie do menu, wybieramy ustawienia przycisków i pokręteł i szukamy na karcie trzeciej ustawienia pierścienia przysłony. Zamiast auto wybieramy polecenie. Słuchajcie, jesteśmy teraz w trybie A. Przejdziemy sobie do trybu M. Przełożenie skrajne pierścienia powinno sprawić, że przejdziemy w tryb S. I tak jest w istocie. Natomiast nie dajcie się nabrać. Naciśnięcie tego pierścienia sprawi, że nagle będziecie mogli sterować wartościami przysłony, co do tej pory było możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem pierścienia umieszczonego na samym obiektywie. Jeśli dojdziecie do maksymalnej wartości, czyli do 16, i przekroczycie ją, to przejdziecie w taki wirtualny tryb auto i o tym trzeba pamiętać, bo to może być dla was w tym momencie bardzo mylące. Czyli teraz jesteśmy tak naprawdę w tym starym trybie auto, a jeśli przesuniemy w lewo nasz pierścień, wybieramy sobie sami wartość przysłony, jaką chcemy. Przejście do trybu preselekcji przysłony jest bardzo proste. Wybieramy tu tylko A, a o przysłonie decydujemy sami przednim pokrętłem. Jeśli chcielibyśmy przejść do trybu P,
to dochodzimy poza skalę, czyli przekraczamy sobie wartość 16 i w tym momencie możemy już decydować o tym, aparat decyduje tak naprawdę, wybiera dla nas czas i wybiera dla nas przysłonę. Powiedziałem Wam także, że do tego pierwszego pokrętła można przypisać trzy opcje. My mamy w tym momencie przysłonę, mamy kompensację ekspozycji oraz ISO. Jak zatem się między nimi przełączać? Jeśli macie Wasze pokrętło kompensacji w trybie C, to wystarczy sobie nacisnąć to pokrętło i w tym momencie możemy sterować naszą kompensacją, a jeśli wciśniemy jeszcze raz, możemy decydować o naszej przysłonie. Można do tego dodać jeszcze ISO. W tym celu musimy znowu wejść do naszych ustawień pokręteł i znaleźć sobie ustawienia pokrętła ISO. Zmienić opcję z auto na polecenie. Czym to zaskutkuje? Jeśli macie wybrane auto na swojej czułości, to teraz możecie sobie kliknięciem przejść do wartości ISO. Kolejnym kliknięciem możecie zdecydować o tym, jak ma wyglądać Wasza przysłona, bądź przejść sobie w tryb P, a kolejnym kliknięciem może się decydować o tym, jak wygląda Wasza kompensacja ekspozycji, a to wszystko za pośrednictwem jednego parametru sterującego. I to jest ta druga droga do tego, aby móc przełączać się pomiędzy trybami pracy tego aparatu, w zależności od tego, czy chcecie decydować o przysłonie z poziomu pierścienia przysłony, czy chcecie to robić za pomocą tego oto pokrętła. Wiem, że jesteście zmęczeni, wiem, że jesteście przeciążeni, a na sam koniec muszę Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. O sposobach pomiaru światła. To nie jest bardzo rozległy temat, jest to temat krótki, powiemy o nim teraz, żeby tego nie rozciągać. Słuchajcie, w Fujifilm mamy cztery tryby pomiarów, mamy pomiar punktowy, mamy pomiar centralnie ważony, multi oraz tryb średni. Czym one się różnią, powiem Wam za moment. Jednak zanim zaczniemy, to warto wiedzieć, w jakim trybie pracuje nasz aparat, a po wyjęciu z pudełka niestety nie ma o tym informacji. Musimy zatem wejść do naszego menu, wejść do opcji konfiguracji ekranu, wybrać sobie ustawienia specjalne wyświetlacza i włączyć taką opcję, która nazywa się fotometria. Od tego momentu obok ikonki trybu pracy pojawi się ikonka, która pokaże Wam, czy jesteście w pomiarze punktowym, czy jesteście w pomiarze średnim. Jeśli chodzi o pomiar punktowy i w ogóle sposób mierzenia, to niestety tutaj różnica względem lustrzanek jest duża, a może na szczęście. W lustrzance, żeby zrobić konturę, żeby zrobić zdjęcie w kontrze, musieliście mieć pomiar punktowy, zamrozić ekspozycję, przekadrować, zrobić zdjęcie. Tu macie wizjer elektroniczny i nie musicie się z tym naprawdę tak bawić, bo swoje zdjęcie widzicie przed zrobieniem, a przy pomocy kompensacji ekspozycji możecie sobie sterować tym, jak to naświetlenie ma wyglądać. Niemniej tryby są. Tryb punktowy to taki, w którym pomiar wykonywany jest przy pomocy 2% obszaru matrycy. Fajnie, ale fajnie, jeśli to by podążało razem z naszym punktem autofokusa. I żeby tak się stało, musicie sobie włączyć w menu opcję, która nazywa się sprzężeniem, czyli sprzężenie punktu autofokusa z punktem pomiaru. Wchodzimy do menu autofokusa, wybieramy sobie w tym momencie sprzężenie, nie umiem przeczytać nawet tej nazwy, włączamy i zobaczcie, jeśli przesuwamy nasz punkt, to zmienia się również pomiar, który jest wykonywany i to tylko w takim ustawieniu, moim zdaniem, ma jakikolwiek sens. Jedna ważna informacja, o której ja nie znalazłem wzmianki nigdzie. Jeśli włączycie sobie w trybie punktowym albo trybie centralnie ważonym wykrywanie twarzy, to niestety, ale Wasz pomiar przełączy się na tryb średni i nie zauważycie różnicy w mierzonym czasie. Jeśli go natomiast wyłączycie, no to znowu wróci do tego, jaki miał być wcześniej, czyli w tym przypadku na przykład do pomiaru punktowego. Jeśli wybierzecie sobie pomiar centralnie ważony, najważniejszy jest środek kadru, to on decyduje o tym, jaka ekspozycja zostanie ustawiona. Tryb multi to mądrzejszy tryb średni. On uwzględnia kolorystykę, zawartość sceny, natomiast ja korzystam najczęściej z trybu średniego, ponieważ mam wizjer elektroniczny z podglądem ekspozycji i to daje mi największą gwarancję. O czym warto tutaj jeszcze wspomnieć? Warto wspomnieć również o tym, że jeśli robicie zdjęcia w serii, to jeśli Wasz obiekt porusza się od miejsca naświetlonego do miejsca zacienionego, fajnie by było nie blokować ekspozycji
aż tryb średni w tym aparacie jest naprawdę super. Żeby tak to zadziałało, żebyście nie zablokowali sobie ekspozycji na samym początku, bo wiadomo, że wtedy te zdjęcia, jeśli będziecie mieć na przykład początek jasny, a dalej będzie ciemno albo na odwrót, nie wyjdą tak, jakbyście tego chcieli. Musicie wejść do swojej konfiguracji i w konfiguracji przycisków i pokręteł znaleźć coś, co nazywa się migawka AE. Ta opcja standardowo jest włączona. Ja doradzam Wam, żebyście sobie obydwa parametry ustawili na off. Wtedy per każda klatka będzie wykonywany oddzielny pomiar i wtedy ta ekspozycja będzie się zgadzać na wszystkich zdjęciach. Warto o tym wiedzieć, żeby później nie czuć się rozgoryczonym i nie mieć pretensji do aparatu, bo to także można tutaj skonfigurować. Tyle, jeżeli chodzi o pomiar. Nie wydaje mi się, żebym o czymś zapomniał. Najistotniejsze rzeczy Wam powiedziałem. Ja już dziś zapraszam Was na następny odcinek tej serii. Odcinków będzie około 6. Następnym razem powiemy sobie o tym, jak ostrzyć, i to będzie ostry odcinek, bogaty w wiedzę i dosyć obszerny. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!